Witam z kolejnym filmem z serii Crisis Core Final Fantasy VII. No i tak, dzisiaj dalej będziemy cisnęli misję. Moja postać widzę, że się ma całkiem nieźle, chociaż many mam strasznie mało. Zarzućmy sobie może Etera. I tak, właśnie. Żeby teraz tylko jeszcze nie użyć eliksiru i nie zginąć w misji. Dlaczego nie użyć eliksiru? Dlatego, że zlikwidujemy tu też Kersa, więc to byłoby troszeczkę niewskazane. Dobra, dzisiaj zakończmy właśnie wojnę z Wutai. Przejdźmy do setu Annihilate the Thirst Unit, czyli najcięższego setu, jaki tutaj jest. No i najpierw mamy neutralizacja dowództwa. Poza tym jeszcze hard. Ostatki Wutai, które posiadają broń anti-soldier, które zniszczyliśmy, regrupują się, zbierają swoich dowódców, więc żeby po prostu dalej prowadzić organizację anti-shinery. Nie możemy na to pozwolić, więc musimy zniszczyć ich bazę. Dobra, no to lecimy na pogrom Wutai ponownie. Nie żebym był za tym, ale no cóż. Taka gra, takie misje. W wojsku się tych rozkazów nie kwestionuje. Dobra, chodźmy więc, możemy pójść lewą stroną, choć nie wiem, czy to jest akurat strona ta lepsza. No dobra, udało się ładnie ominąć, tam nic chyba nie było. Nie. Dobra, teraz możemy, w zasadzie musimy iść prosto. Dobra, coś tam było, może z tej strony, chyba też nie. Ogólnie tutaj jest dość niewiele itemków, akurat te jaskinie są dość skąpe w rzeczy. W zasadzie to jeszcze powinienem był pójść właśnie tam, gdyż tam coś jest, faktycznie. No dobra, to spróbujemy. Akurat w tej misji przeciwnicy nie są coś super trudni, zadają naprawdę groszowe obrażenia i ogólnie przejście tej misji raczej będzie w miarę łatwe. Natomiast ciężej będzie dalej, zwłaszcza przy końcówce, dwie ostatnie misje, to będzie po prostu hardcore. Natomiast tak, czy tutaj za tym gostkiem coś jest? Wydaje mi się, że chyba nie. Więc na tą sprawę nie ma sensu się tam pchać. Od razu praktycznie tylko walka z bossem. Za bardzo też nie ma sensu ich okradać, gdyż oni nie dadzą nam nic ciekawego. Dobra, więc mój ghostly punch. Aha, ja tutaj chyba nie do końca przygotowałem dobre przedmioty. Dobra, mnie napierniczają ostro. No kurde. Status stan jest najgorszy. Dobra, i wplery mi. Dobra, rozwalmy to szybko. Okej, nim cokolwiek zdążą zrobić. I właśnie, zapomniałem wyekwipunkować dosyć istotnego przedmiotu. Bo chyba stan mogę mieć. Choć do końca pewny nie jestem. No, sprawę mogę też wyekwipunkować. Co to ja mógłbym wyekwipunkować? Jak ja to ładnie to podkreślam. Zaraz zobaczymy. Dobra, potiony najpierw. Okej, no i teraz tak, ekwipunek. Mam Wizard Bracelet. Z jednej strony to jest spoko, ale z drugiej strony chyba bardziej mi się przyda albo Headband, który uniemożliwia stan, albo Twisted Headband, który nadaje mi Endure. I Endure akurat w sumie jest dobry. Z jednej strony zobaczymy, które będzie lepsze, które będzie się lepiej sprawdzać. Dobra, tu mamy headband, a gdzieś jeszcze było twisted headband. Dragon armlet. W zasadzie jak już będę miał chyba stan endure. Coś mi się widziało, zdawało, że to widziałem. Dobra, jak zwykle wyszukuję przedmiotów i nie mogę ich znaleźć, tyle tego już jest. Headband był, jest nawet, ale nie widzę nigdzie Twisted Headband. Czemu nie mam Twisted Headband? Jest Twisted Headband. Narzuca stan Endure. W sumie, jak go chyba raz narzucę w walce, to powinien być tak samo jak Curse Stringa. No, miejmy nadzieję. Dobra, więc chodźmy na kolejną walkę. Annihilate the Thirst Unit, Last of the Wutai, czyli ostatki Wutai. Pozostali żołnierze Wutai stracili swoje dowództwo, jednak jednostki Półksiężyca jednak przez to troszeczkę spowolniły swoje plany, powiedzmy. Teraz jest nasza szansa, żeby zaatakować ich, nim się zreorganizują, więc idziemy ich tłuc.
No to idziemy. Dobrze. No to tak. Tu nie ma nic. Mapa prezentuje się dość okazale. Chociaż może nie aż tak tragicznie. Widzieliśmy większe. No dobra, no to lecimy. Chyba tędy droga. Tędy do skrzyni, rzecz jasna. Regen. Dobra, tu więcej chyba nic nie będzie. Dobra, to chodźmy teraz tędy. No to są akurat jaskinie, w których niekoniecznie fajnie się unika przeciwników. Dobra, tam już widzimy bossa. Oj, z tych... Więcej się nie dało? Dobra, i właśnie Endure daje nam to, że jak obrywamy, to po prostu nasza postać jakby się, no, nie kuli i tak dalej, przez co możemy atakować i przywoływać zaklęcia bez problemów. Dobra, tu jest bossu, ale z tego co pamiętam, chyba dało się jakoś go obejść i znaleźć coś jeszcze. Przechodząc tutaj. Trzeba bardzo, bardzo ostrożnie to zrobić. Kurde, nie, no, nadziałem się na bossa. Dobra. Jak na razie... stan. Właśnie, to też jest problem, że nasze zaklęcie przed tym nie wybrania. Znaczy zaklęcia, status ward. Dobra, czy tam coś było? Chyba nie. Przynajmniej mam nadzieję, że nie. Dobra, w każdym razie przeszliśmy tą misję, też bez większego problemu. Gromimy Wuthajców. Bardzo sprawnie. Natomiast tak, Endure to mi się zarzuca dopiero w czasie walki. Więc jednak nie będzie on utrzymany tak. Mamy Curse Race, Curse Race. Dobra, dwa potki. Dobra, lecimy dalej. Może damy radę jakoś przebić tego stana. Crush the Thirst Unit. No niby zostali pokonani, ale jednak wciąż prowadzą organizację anti-Shinry, tak więc no musimy dalej przebijać się przez ich bazę. No dobrze. To będą sami żołnierze tak naprawdę, nie będzie żadnych większych przeciwników. Znaczy będą jeszcze te ich magiczne bestie. No i to tak naprawdę tyle. Dobra, spróbuję przejść może tą stroną. Kurde, aż się zląkłem. Dobra, i właśnie a propos tych bestii. Tutaj leci graficza w moją stronę, więc dobrze by było tego uniknąć. Chain Thrust. No to jest akurat słabe, bo uderza kilkukrotnie. Więc trzeba na to być ostrożnym. Dobra, potek i ciśnią dalej. Dobra, tutaj na moście no niestety walka jest nieunikniona. Dobra, nie chciałbym się nadziać na tą grawidzę. No, dalej. Mogę też użyć Hammer Puncha, ale z kolei Hammer Punch stosunkowo w dalszych misjach będzie mniej efektywny. To raz, a dwa... Hammer Punch też pożera bardzo dużo AP, co za tym idzie, za dużo razy nie będę mógł go użyć. Dobra, co my tu mamy? Diamond Gloves. Okej. Tam mamy coś jeszcze. Diamondite. Jakieś niezbyt użyteczne, że tak powiem, dla mnie itemki. Dobra. No tutaj kawałek trzeba będzie pochodzić. I znowu będzie most, na którym no znowu będzie trzeba się pobić. Nawet się nie kombinuję, nie idę nigdzie bokiem, bo nie ma to większego sensu. Rozwalę najpierw bestię, bo to jest chyba największy problem. Dobra. Obojętnie kogo. Dobra, i teraz ty. Yes. Dobra, nie ma. Pytanie. No dobra, skoro już tu wszedłem, to użyjmy tego potiona. I mapa. Możemy pójść wprost na bossa. Wolałbym nie.
Jeszcze przynajmniej. A w lewo, w lewo, w lewo. Coś jest na lewo. Nie chyba. Na prawo trzeba by przejść. Bo tam raczej coś będzie. Za duży teren, żeby nic nie było. Dobra. No właśnie. Jest. Dobra. Czy coś jeszcze mnie tutaj spotka? Spotkać to ja bym nie chciał, żeby mnie spotkało. Czy coś znajdę? Dobra, widzę, że nie, więc lecimy na półksiężycem. Dobra, i tu jest trochę już dużo tych żołnierzy. Dobra, Dead Missile, więc oczywiście safety bit jak najbardziej by był, jest pożądany wręcz. Dobra, spróbuję rozwalić, o właśnie, chociażby dwóch, trzech, czterech. Okradać ich chyba za bardzo nie ma sensu, przecież mają oni chyba Fire Raja Blade'y. Tak coś mi się kojarzy. Też jakieś nienadzwyczaj wartościowe materie. Dobra. Udało się. No właśnie, te grupy przeciwników są najgorsze. Cały czas nawalają i my nie możemy za dużo zrobić. Dlatego też ten Endure jest dobry w tym przypadku. Many mam coś mało. Kradną mi pewnie. Dobra, idąc dalej. Kolejne misje. Tu. No to jest trzecia od końca. Likwidacja jednostek z półksiężyce. Większość... przejęliśmy kontrolę nad większością baz Wutai pozycjami półksiężycy. Ich komunikacja jest słabsza z dnia na dzień, jednak wciąż musimy jakby ich cisnąć. No to ciśniemy. Ciśniemy dalej. Kolejna misja, jak tam z czasem jeszcze stoję, no teraz w kolejnych jaskiniach, których równie nie lubię. No w sumie mamy jeszcze dużo czasu, więc myślę, że może nawet ukończymy ten Secisław misji w dzisiejszym odcinku. Dobra, to lecimy. Tak naprawdę tutaj, którą stroną bym nie szedł, to chyba nie uniknę przeciwników. No prędzej czy później mnie dopadną. Dobra, z czym się tu bijemy? Z dużą dawką oponentów. To taką naprawdę. Dead Missile. No, zabiera to dużo. Ale no nie uśmierca mnie przynajmniej. Dobra, Ginta. No właśnie, safety bit musi być, bo to bez tego to... ani rusz. Dobra, co my tu mamy? Elixir. Dobra, tu się nie dało uniknąć walki. Dobra, tutaj Fire Rage cisną ci. Więc też trzeba ich uważać. Czy te magiczne stwory, znaczy się. To miałem na myśli. Dobra, no to lecimy tam jeszcze na skrzynię. I to jest chyba już jedyna skrzynia, jaka tutaj jest. Stop Twister. Dobra, tam nic nie ma, tam dobra widoczność jest. Dobra, no mnie znowu pewnie coś napadnie. O, jednak nie. No dobrze. Dobrze, to jest przedostatnia misja. Nie, trzecia od końca chyba mówiłem. Dobra, w każdym razie trzy bestie. Nie podoba mi się to za bardzo. Dobra, ale dwie na Yahita padły, więc jest subcio. Dobra, nic tu nie było, nic tu nie było. Ale tam... aha, tam też nic nie ma. Dobra, więc no co, to idziemy prosto na bossa. Pod Yonik i Yahana. Dobra, spróbujmy już rozwalić kogoś od razu. Wow, 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 wow. Dobra, trzeba się podleczyć jeszcze, myślę. Właśnie fajnie jest to, że teraz... nieważne co oni by nie robili, to ja jestem w stanie uderzyć. Dobra, Gravidże przywołuję. Akurat to jest spoko z jednej strony, że mają tą Gravidże, bo jestem w stanie bardzo łatwo Gravidże akurat uniknąć i przyzywanie też trochę trwa. Ging. Endur przy kim... znaczy przy nikim innym jak przy żołnierzach tutaj się aż tak nie przydaje. Dobra, zaczyna się robić grubo. Teraz będziemy mieli do czynienia z najbardziej elitarnymi jednostkami, chyba powyżej nawet tych półksiężycy całych. Którzy no będą sadzili porządne uderzonka. Dobra, schodzą te potiony. Trochę many zużyłem, ale myślę, że damy radę. Dobra, więc czas na, moi drodzy, przedostatnią, finalną Before They Regroup. Zanim się przegrupują, Terksi pozyska informację, że półksiężyce znów zbierają swoje siły.
Tak więc musimy zniszczyć ich bazę. No i raz na zawsze zniszczyć ich właśnie. No ich. Dobra, no to co, lecimy, no bijemy dalej, tak, półksiężyce znowu się grupują. Zgrupowanie się szykuje, dobra, i teraz tak, mogę iść w tę stronę i w tę stronę faktycznie pójdę, bo tam coś pewnie będzie. Przynajmniej wszystkie znaki na niebie i ziemi na to by wskazywały, natomiast okazuje się, że jest zupełnie inaczej. No dobrze, no to wracamy w takim bądź razie. Czy uda mi się przejść bez walki? No, szczerze mówiąc, nie wiem. Zobaczymy. No nie ma tu jakichś skał, stalagmitów, stalaktytów, czy cokolwiek tutaj się pojawiać może. Czy tam jest skrzynia? Chyba nie. W ogóle się droga kończy, więc skrzynia jest tu. A w tej skrzyni? Co jest w tej skrzyni? Elektro, coś tam. No, to zaklęcie w każdym bądź razie. High Potion. Czy za bossu coś się kryje? Jest to wysoce prawdopodobne. Więc no bossu dobrze by było ominąć ciebie. Chociaż nie, faktycznie nie ma nic. Dobra, no to co, lejemy bossów. No i tak, może użyłbym sobie... No właśnie, to jest ten najbardziej elitarny oddział. Dobra, gij. Dobra. Fajnie, że są tylko w trójkę. Tylko. Dobra, spróbujmy go okraść, zobaczymy co to ma. Nie udało mi się, Dobra, próbujmy jeszcze raz. AP Stone. Próbujmy sobie podbić jakieś AP. No i jeszcze Potionik. Dobra, to w sumie było bardzo łatwe. Spodziewałem się troszeczkę cięższej tej misji jak na przedostatnią. No i dopiero zbierali swe siły. No to ostatnia, to już, no to będzie już hardcore, bo będzie tam chyba 5 czy nawet 6 tych żołnierzy. No nawalać wszystkim po kolei jak leci. Więc no. Dobra, ostatnia misja z setu w ogóle z Wutai. Wutai Suppression. Czyli tak. Po tym jak stracili swoje bazy, dowódcy półksiężycy uciekli do jaskiń na obrzeżach Wutai. Teraz jest najlepsza szansa, by z nich zlikwidować i rozprawić się z półksiężycami raz na zawsze, więc spiesz się do jaskini. Okej, 66% już na misjach. Czyli jesteśmy w drugiej połowie, w sumie przechodząc wszystko to, co mam dostępne na ten moment, na jakieś 70 parę procent jestem w stanie to zaliczyć. Wciąż jeszcze brakuje mi multum misji. No i w miarę jeszcze z progresem, że tak powiem, w grze, no to odblokują się pozostałe. Dobra, pięknie się udało to wszystko ominąć, co tutaj mogłoby się pojawić. Chyba tam skrzyni nie było. Jakoś mnie nawet nie kusi, żeby iść po to, w razie co. Dobra, co my tu mamy? Tu coś jest. Gold Roll and Pain. W zasadzie nawet do końca nie wiem, do czego to wszystko jest. Dobra, no coś na pewno to robi, tak. Możemy sobie pójść w lewo. I jak pójdziemy po lewo, to teraz może pójdziemy po prawo. Może to... Coś chciałem powiedzieć, znajdę i nie miałem tutaj na myśli przeciwników. Pięknie udało mi się uniknąć. Fajnie, że tu się czasami raz tylko po dwa po dwie ich bestie. Bo akurat jak są we dwójkę, to jest je łatwo rozwalić. Stop Twister, znowu Stop Twister. Co mnie Stop Twister interesuje? Ja tego w ogóle nie używam. Dobra, i znowu. I to jest chyba najwyższy stopień żołnierza ogólnie. Dobra. Pięcie. I oni przyzywają magię, tak jest, Death Missile i inne rzeczy. Wow, wow, umrzyj. Dobra. No trochę mi dowalili, ale... żyje to najważniejsze. Dobra, to chyba mogę już śmiało. Tak, śmiało przejść. Dobra. O kurde, zabiło mnie. Niedobrze, bardzo niedobrze. Bo stracę Kersa! I to jest najgorsze właśnie. No nie, no no. Jeden z HP na brak. Nie! Błagam cię, klot, nie wpadnij.
O, świetnie, jeszcze samony. Samony dodają tyle HP, że będę mógł pomarzyć o użyciu Costly Puncha. No nie. Kiedyś bym się cieszył z tego, ale no w tym przypadku to akurat mnie to jakoś nie cieszy. Dobra, Hellfire. No i co ja mogę? Ja nic nie mogę. Bo mój Costly Punch zabiera nic. Dobra, nie ma zaklęcia. Dobra, poatakujmy to trochę. O, obłot. Aha, no tak jest. Obłot tyłu, dokładnie. Dobra. Padło. Dobra, zginżesz. No dobra, no i co ja teraz mam zrobić? Mam za dużo HP. To jest poważny problem. No ale trudno. Stało się. Straciłem Kersa, straciłem Raiza. Dobra, te są leczone. O, a mogę użyć Costly Puncha. No, ale za dużo mi to... Nie, daj, nie. Dargi. Uff. Tak jest. Jest gorąco. Dobra, użyjmy teraz może... Mogę nawet eliksiru użyć. Jakiegoś hypotiona i potiona. Nie wiem, czy wymusić na sobie Kersa. Jest to bardzo ryzykowne. Dobra, cisnę. Cisnę dalej, trudno. Słabo to wyszło, tak? Straciłem Raiza i to jest duży problem, więc nie wykluczone, że zginę w tej misji, ale oczywiście przechodząc to pierwszy raz, też zginąłem, więc tylko de facto na finalnym momencie, więc trochę później, ale no cóż, zdarza się. No najgorsze to, że Kersa nie mam jak sobie narzucić, musiał jakąś łatwą misję najpierw sobie wejść, a dopiero później przejść na tutaj konkretną. Dobra, tam nic nie było. Dobra, więc powoli zbliżamy się do bossów. Oczywiście będą w liczbie mnogiej, jak to ostatnio ma zwyczaj bywać. I ta mnogość ich będzie spora. Nie wiem, czy jest w sumie sens używać ochrony przed innymi statusami. Też nie wiem, czy stopa przypadkiem nie mogą narzucić. Dobra. No to oto są, moi drodzy, dowódcy Wutai. Więc no tutaj to się będzie tyle działo, że głowa mała. Dobra, Kuraża szybko. Czemu ja używam niewłaściwego zaklęcia? Lecz się, Zaku, błagam cię, dobra. Niech coś teraz wpadnie w sumie, bo to akurat będzie spoko. Dobra, Cong, Claude. Widzieliśmy tą scenę. Wybaczcie, że musieliście czekać. Chodźmy, wracajmy do bazy, powiedzmy. Okej. Więc mamy pewne elementy z historii. Dobra, troszkę HP na plus, energy, jeszcze się wybronimy, Airstrike level 4. De facto, czy to jest potrzebne? Same uderzenia w sumie nie są jakoś zbytnio potrzebne, bardziej mnie by urządzało leczydełko jakieś. Dobra, gin chociaż ktokolwiek! O, fajnie, udało mi się paru zdjąć. Dobra, może zajmiemy jeszcze pozostałych. Ale fart. Dobra, się udało. Dobra, więc wykończyliśmy Wutai raz na dobre. Także to byli dowódcy. W sumie poszczęściło mi się troszeczkę, że tak fajnie wpadli pod mojego hita. To było dobre. No to cóż, ukończyliśmy już set misji w Wutai. Oznacza to, że w ekwipunku chyba mogę zdjąć mojego Twisted Headbanda i zarzucić sobie... coś innego. No może być nawet ten Wizard Bracelet, tak? Chociaż Curse Stringa może bym wolał. W sumie nie będzie teraz jakichś mega trudnych misji, przynajmniej tak mi się zdaje, więc... dobra, jest Curse String. Dobra. W sumie i tak się idę poleczyć.
bo muszę sobie Rayla z powrotem zarzucić. Zaraz zobaczę też, jak czasowo stoję, czy zdążymy coś jeszcze ogarnąć w dzisiejszym filmie. Bo jest jeszcze troszeczkę tych łatwych misji. One mogą być takim dopełniaczem. Jeszcze mamy parę minutek, więc jedną sobie jeszcze ogarniemy, jakąś misyjkę. Dobra, no to co? To lecimy. W sumie z tych przywódców Utaini, czy dało się coś ciekawego ukraść? Chyba też jakieś te po prostu elementarne ataki. Nie przypominam sobie, żeby coś ciekawego mieli. Dobra, mamy Monster Research Project, Monster in the... Teraz mamy z Modioheim. Mamy na poziomie Very Easy. To walka przeciwko potworom, które pojawiły się w okolicach Modeo. Zimna pogoda sprawia albo sprzyja niektórym rodzajom potworów, także powinniśmy troszeczkę z nimi posparingować. A może warto z nimi posparingować, może tak. No okej, okay, no to posparingujemy. Zimna pogoda, powiadacie. Dobra, co ja tu mogę zrobić, co ja mam zrobić? Zobaczę w ogóle, co tu występuje, bo to też ciekaw jestem. Dobra, tu chyba żadnej skrzyni nie będzie. Co to za monstra żuczki? W sumie Hellfire'a tak naprawdę powinna załatwić sprawę. Remedy. Dobra, ach, i ta wszystko pada. Dobra, w którą stronę ja idę? Nie do końca dobrą. No dobra, możemy pójść przy krawędzi. W miarę możliwości unikając przeciwników. I trzeba się porozglądać, bo tu i ówdzie może się coś kryć. Dobra, sztruś! Idziesz jako pierwszy na rozwałka. Dobra. W sumie to akurat jakoś nie muszę się tutaj przejmować z tymi przeciwnikami, więc jak wpadną, to wpadną. Bo to wszystko, tak jak mówię, pada na hita, więc... Goddam. Dobra, tam jest bossu. Nie wiem, czy tu są jakieś w końcu skrzynie, czy nie. Za tą górkę trzeba by się przejść, zobaczyć. Dobra, jeszcze idziemy na te drzewa. Rozejrzymy się. A coś mało tych przeciwników. Tylko dwa. Dobra. Idziemy dalej. Żuczek. Dobra, porozwalamy. Wcale nie ma tu żadnej skrzyni. No dobra, no skoro nie ma tu żadnej skrzyni, no to chodźmy już na bossa w takim bądź razie. Spróbujmy go okraść, może coś ma. Zresztą teoretycznie powinien mieć dokładnie to samo co to. Pemaka Stone. Kurde, 100 wyobrażeń. Dobra, pięcie. Dobra, jest bossu. Bossu Bosiewicz. Dobra, no to mamy... trzy ptaszynki. Dobra, wybrało mi w ogóle jakiegoś przeciwnika z zupy. Niech będzie, tak, jeszcze to okradniemy. Pemaka Stone. Nie dziób się! Tylko walcz przeciwniku je. Znaczy, no dobra, nieważne. Venom Shock. Kolejna materia. Dobra, czas odkaszlnąć. Niestety sezon jesienny wychodzi. No i dobra. Zaliczyliśmy kolejną misję, no i myślę, że chyba na dzisiejszy film to byłoby tyle. Zaraz, bo tak. Gdzie to ja byłem? Monster Research Product, Monster Reports. Aha. No tak, była tutaj tylko jedna misja, więc... Aha, tu jest wszystko. Ok, mamy jeszcze Genesis Forces, Major Offensive. Tu jeszcze mamy Seeking Precious Eye. A nie, to jest zaliczone wszystko. Jeszcze Great Caverns of Wonders nam zostało i tu są misje bardzo ciężkie in Search of What. Czyli w poszukiwaniu właściwie czego. Dobra, więc z tymi misjami zajmiemy się już w filmie, myślę, następnym. Dzisiejszy to będzie wszystko, więc ja z wami się żegnam. Do usłyszenia. Cześć!